Dzisiaj czekają mnie zakupy z Jolą. Zacieram rączki, bo Jola opowiedziała mi o swojej wyjątkowej nieruchomości, którą kupili razem z mężem. Siadaj i opowiadaj jeszcze raz. Co kupiliście? No jest to kostka z lat 80. Lokalizacja jest świetna, centrum, tak. Blisko mają dzieci do przedszkola, tak. Do szkoły. Chcę mieć coś nowoczesnego, niecodziennego, przeszklonego. Pięknie, czyli jesteście tak odważni, jesteś odważna. Tak. Wybraliście trzy największe, najważniejsze cechy w każdej nieruchomości, czyli lokalizację, lokalizację, jeszcze raz lokalizację. Dokładnie. Duży domek, który będzie przebudowywany i będzie rozbudowywany, z tego co mi powiedziałaś na samym początku. Jakie będą wnętrza? Wymieniacie wszystko, okna, burzycie ściany, opowiadaj. Może być nawet wszystko. Może być nawet wszystko. Cudownie. Ale co, chcecie wyburzyć trochę ścian? Chcesz pootwierać okna? Tak, zdecydowanie. Większość przestrzeni, jasność w środku. Ja powiem szczerze, że te kostki z lat 80., które nie wyglądają najciekawiej, mają właśnie fantastyczne lokalizacje i można je cudownie przebudować. Mają też przepiękne działki, które są już zagospodarowane, albo sąsiedzi mają też zagospodarowane działki. A zatem Jola z mężem po wyburzeniu ścian i po otwarciu domu na ogród będą mieli kontakt z ogrodem. Jakie miałyby być wnętrza? Coś, co nie pojawia się u innych. Coś bardzo wyszukanego, niecodziennego. Ojejku, ojejku. To mógłby mnie skopiować. Skoro wybieramy skrzydła drzwiowe, więc one tak samo muszą być spersonalizowane i muszą być wyjątkowe, tak? Tak, bardzo. Dobra. Coś ci wybiorę, coś ci podpowiem i coś ci pokażę. Chodź, super. Pani przodem. Dziękuję. O, tutaj. Skrzydło drzwiowe. Proszę Panią, element dekoracyjny to pionowe intarsje. Tutaj mamy skrzydło wysokości 204 cm, ale może być wysokie, może mieć 230 cm wysokość. Powiedziałeś, że najważniejsza rzecz dla Ciebie to to, żeby elementy wyposażenia wnętrza były spersonalizowane. Nie lubisz powtarzalnych elementów, boisz się tego, tak? Tak zrozumiałem. Tak. Denerwuje Cię to, jak idziesz do kogoś i widzisz, że ktoś ma to samo? Tak, to prawda. To prawda. A zatem, w tej kolekcji City, możemy sobie spersonalizować skrzydło drzwiowe. I teraz zobacz. Wziąłem katalog, dobrze, o tak. I te wszystkie intarsje, czyli te pionowe pasy, mogą być czarne, matowe, mogą być białe, mogą być srebrne, złote lub miedziane. Tu mamy złoto, tak? Sama powierzchnia skrzydła drzwiowego może być biała, szara, oliwkowa, granatowa, czarna, może też być biała błyszcząca lub czarna błyszcząca. A tutaj mamy opcję tą i tą, tak? Tak, mamy to i to. Tak to wygląda tu w katalogu, tak wygląda w rzeczywistości. Rozumiem. Pani woli złoto, czy srebro, biel i czerń? No tak, to nie bardzo mi się podoba. To jest bardzo ładne. Tak. Ale chyba bym stawiała, tak, na pewno bym stawiała na ten kolor. Na miedziany. Tak, oliwka też jest bardzo ładna, ale myślę, że to będzie w połączeniu z tym rewelacja. A czy klamki? To jest mina zdziwionego faceta? Tak! Słuchajcie, decyzja. Wow, słuchaj, granatowe z miedzią. Piękne. A klamki, jakie moglibyśmy wtedy dobrać? Wiesz co, klamki moglibyśmy zrobić tak, albo też miedziane, albo moglibyśmy zrobić je czarne. Mogłaby się powalić elementami z miedzi i to byłby ten taki element błyszczący w całym wnętrzu, tak? Musiałabyś być bardzo konsekwentna w doborze materiałów. Ale sam granat, bardzo elegancki, bo możesz go powtórzyć w innych dodatkach. Dobrze, czyli możemy klamkę czarną. Możemy klamkę czarną i wtedy zobacz, jak weźmiemy czarną klamkę, to mamy grubość skrzydła drzwiowego, która też jest czarna. Będzie bardzo pasowne. Mamy tutaj drzwi bezprzylgowe. Co to znaczy? To znaczy, że one są równe, a zawiasy są ukryte. Zobacz, w skrzydle drzwiowym i w ościeżnicy. No świetnie. I po zamknięciu tutaj nic nie widzimy. Skrzydło drzwiowe, zobacz, jest matowe, satynowe. Bardzo łatwo tą powierzchnię się czyści. Nie zostają ślady paluszków. Nie. Granat i miedź. Ojoj, jeszcze raz to sobie otworzę. No, będzie pięknie. Ale wysokie skrzydło bierzemy, prawda? No właśnie, nie wiem, czy to jest 2,30, nie, tak? To jest niskie. Aha, to jest to niskie. To będzie jeszcze wyższe. A do kostki jakie najbardziej pasuje? Ja bym, wiesz co, wyciągnął to do góry, bo
w tej kostce wysokość kondygnacji była dość niska, zatem robiłbym wszystko, co podciągnie wam kondygnację do góry optycznie, a zatem skrzydła 2.30, te pionowe intarsje jak najbardziej sprawią wrażenie, że wasze mieszkanie będzie wyższe. Czyli do 2.80? Nie, 2.40. 2.30 wyjdzie. Aha. Do skrzydła drzwiowego plus 8 cm grubości opaski. Dobra. Dobrze, Jola, a zatem podsumowując, bierzemy skrzydło wysokie, 230, bierzemy je w wykończeniu granatowym. Tak. I? Miedź. I miedź. Klamka? Czarna. Czarna i do tego bierzemy czarne obrzeża. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Wyjątkowe będą te wnętrza i wyjątkowe będą te drzwi. Gratuluję. Nie wątpię. I oczywiście, Krzyś, zapraszam Cię na kawę, a! jak będą tylko gotowe. Wpraszam się. Muszę zobaczyć ten dom i muszę zobaczyć granatowe drzwi z miedzianymi intarsjami. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję i cieszę bardzo. Się, że mogłem Ci pomóc. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, odprowadzę Cię. Chodź. Jeśli, tak jak Jola, lubicie wyjątkowe elementy wyposażenia wnętrza i spodobał Wam się film o tych drzwiach, naciśnijcie lubię to. Jeśli chcecie zobaczyć więcej naszych produkcji, zapraszam do subskrypcji naszego kanału.